Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Szanowni Państwo, tym razem zajmiemy się po raz kolejny sprawą z cyklu problemów rodzinnych, małżeńskich. Poprosiła nas o pomoc pani Marika, której mąż, jak pisze, z dnia na dzień wyprowadził się z domu, zostawiając ją samą z dwójką małych dzieci, 3 i 6 lat. Dom jest na kredyt hipoteczny, kupiony 2 lata temu. Przy czym zarówno jedynym właścicielem, jak i jedynym kredytobiorcą jest małżonek. Od czasu, kiedy wyprowadził się, a było to w styczniu, nie płaci rat za ten kredyt. No, powiedział, że skoro już nie mieszka w tym domu, to już nie musi płacić. Państwo podpisali przed wejściem w związek małżeński rozdzielność majątkową. Rata, jak pani pisze, wynosi już ponad 2400 zł miesięcznie. No, pani nie jest w stanie sama utrzymać tego domu czy spłacać kredytu. I pyta, co może zrobić, żeby móc nadal zamieszkiwać w tym domu z dziećmi. Partner też stwierdził, że na dzieci będzie płacił po 500 zł na dziecko, a papiery rozwodowe dostała pani 11 marca. Żeby poukładać wątki. Pierwszy dotyczy kredytu. Dom i kredyt należą wyłącznie do współmałżonka. W związku z tym to on jest wyłącznie zobowiązany do spłaty rat. Jeśli nie będzie ich spłacał, to oczywiście bank może wypowiedzieć umowę kredytową, rozpocząć procedurę egzekucyjną, której takim finalnym etapem może być egzekucja z nieruchomości, czyli zajęcie nieruchomości, sprzedaż jej i zaspokojenie banku ze środków uzyskanych z tej sprzedaży. Ale nie jest tak, że bank tylko w ten sposób będzie mógł się zaspokoić i że tylko tego typu nieprzyjemności grożą małżonkowi, bo bank może zaspokoić się i zająć cały majątek dłużnika. Również ruchomości, takie jak na przykład samochód, wynagrodzenie. A nawet w przypadku, gdyby doszło do sprzedaży nieruchomości, to środki z niej uzyskane nie muszą wystarczyć na pokrycie wszystkich zobowiązań. I to nie tylko wobec banku, ale też wobec komornika. A koszty egzekucji komorniczej, związane z różnymi opłatami, wezwaniami, mogą sięgać kilkunastu czy nawet 20% wartości całego dochodzonego zobowiązania. Także samo niespłacanie kredytu nie jest dla małżonka takie niewinne. Jest wiele nieprzyjemności dalej idących niż utrata tego domu, które mogą mu grozić. Druga, ważniejsza w tym kontekście sprawa, drugi wątek dotyczy prawa zamieszkiwania. Zgodnie z artykułem 58, paragraf 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o sposobie korzystania z mieszkania, które małżonkowie zajmują wspólnie. Przez wspólne mieszkanie rozumiemy każde mieszkanie, które jest we wspólnym, faktycznym władaniu małżonków, niezależnie od tytułu prawnego do lokalu. A więc również chodzi o takie mieszkanie, którego przedmiot własności dotyczy tylko jednego z małżonków. I w toku procesu rozwodowego sąd zbierze wszelkie informacje dotyczące wielkości domu, liczby osób zamieszkających go z uwzględnieniem dzieci. No i orzeknie, jaki jest sposób dotychczasowego jego wykorzystania. W bardzo wyjątkowych sytuacjach sąd może orzec o eksmitowaniu drugiego małżonka, ale to w takich sytuacjach, kiedy on jakimś swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Biorąc pod uwagę to, że my w ogóle mamy w ustawie o ochronie praw lokatorów zakaz eksmisji osób małoletnich i osób sprawujących nad nimi opiekę bez prawa do lokalu socjalnego, to jest skrajnie nieprawdopodobne, żeby sąd orzekł o takiej eksmisji w stosunku do pani i dzieci. Wręcz przeciwnie, jest bardzo prawdopodobne, nie przesądzam tego oczywiście, ale jest bardzo prawdopodobne, że sąd orzeknie o tym, że może pani nadal z dziećmi zamieszkiwać w tym mieszkaniu. Zapewne, że mąż również ma prawo zamieszkiwać na jakichś tam zasadach określonych przez sąd, wydzielenia określonych pomieszczeń, ustalenia między państwem pewnych regulacji. Gdyby przed wyrokiem sądowym, w trakcie postępowania rozwodowego doszło do jakiejś próby sprzedaży domu, to oczywiście nie nastąpi tak szybko, bo cała procedura egzekucyjna związana na przykład z niespłacaniem kredytu przez małżonka trwa, ale gdyby już doszło do jakiejś próby sprzedaży, gdyby pani powiedziała wiadomości, że coś się dzieje, że są prowadzone jakieś czynności egzekucyjne, to proszę informować o tym wszystkim również komornika prowadzącego egzekucję, jak również bank,
No, wtedy jest mało prawdopodobne, żeby ktoś był zainteresowany kupieniem domu, w którym jest zameldowana, czy zamieszkuje żona z niepełnoletnimi dziećmi, których nie można eksmitować. Jeśli chodzi o alimenty, o których pani pisała, to tu, że mąż mówi, że będzie pani płacił 500 zł na dzieci. No to są jego słowa, ale to sąd orzeknie o obowiązku alimentacyjnym w wyroku rozwodowym, biorąc pod uwagę możliwości finansowe męża i potrzeby finansowe dzieci, a także pani, bo pani jako była małżonka także może oczekiwać alimentów. Jeżeli rozwód był z wspólnej winy, no to konieczne jest wykazanie, że małżonek, który ubiega się o te alimenty, znajduje się w niedostatku. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, no to małżonek wyłącznie winny jest obowiązany przyczyniać się w odpowiednim do zaspokojania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego w zakresie, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku, więc wtedy ten obowiązek alimentacyjny jest jeszcze poważniejszy. O wszystkich tych okolicznościach dotyczących domu, kredytu proszę zarówno w trakcie procesu rozwodowego, jak i w trakcie postępowania egzekucyjnego, a obecnie już również w stosunku do banku, informować zainteresowane strony. Przy czym jak mówię informować, no to na piśmie i gromadzić dokumentację, tak żeby ona gdzieś zostawała jako potwierdzenie pani aktywności w tej sprawie. No i w sprawie rozwodowej, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności i pewne jej skomplikowanie, zdecydowanie sugerowałbym wesprzeć się profesjonalnym pełnomocnikiem, adwokatem, jeżeli ze względów finansowych byłoby to dla pani nadmierną uciążliwością, to proszę wnieść o ustanowienie adwokata z urzędu. Sąd to zrobi, jeżeli pani złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało, że nie jest pani w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia takiego adwokata, to zostanie przydzielony taki adwokat z urzędu. To jest jak najbardziej pani uprawnienie. Także podsumowując, nie jest pani w tak trudnej sytuacji, jak to może przedstawiać były mąż. Tutaj na pewno na pierwszym miejscu będzie dobro dzieci, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię zamieszkiwania w tym wspólnie zamieszkiwanym dotąd domu. Ja oczywiście nie znam wszystkich okoliczności dotyczących rozpadu państwa pożycia i tego, kto za nie odpowiada. No to oczywiście wpłynie na treść wyroku rozwodowego i określenia państwa wzajemnych relacji, jeżeli dojdzie do tego rozwodu. Ale wydaje mi się, że podsumowując, to małżonek ma tutaj co najmniej porównywalny kłopot do pani, a może większy. Więc biorąc pod uwagę to wszystko, wykorzystując te wiadomości, które ja tutaj przekazuję, proszę mu to uświadomić i może dojdziecie państwo w ogóle do jakiegoś rozsądnego porozumienia w sprawie podziału obowiązków finansowych, na jakiegoś dogadania się co do wzajemnych relacji po ustaniu tego małżeństwa. Może warto skorzystać z jakiejś mediacji, bo takie porozumienie, biorąc pod uwagę jednak pewne skomplikowanie tej całej relacji finansowej was łączące, jest zdecydowanie najlepszym wyjściem i dla pani, i dla małżonka. W przeciwnym razie to myślę, że wszystkie osoby stracą, ale chyba najwięcej może stracić wbrew pozorom właśnie pani dotychczasowy partner. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.